Cześć, jestem Szymon, a 10 lat jestem wykładowcą i to jest vlog wykładowcy. Zabieram Was do radia UWM FM, gdzie będę gościem w Uniwersyteckiej Rozmowie Tygodnia. Każdy pracownik uniwersytetu oceniany jest na trzech płaszczyznach. To jest płaszczyzna dydaktyczna, naukowa i organizacyjna. Jeśli chodzi o dydaktykę, to dokładnie wiecie, o co chodzi. Jeśli chodzi o naukę, to również trzeba pisać. O tym zrobię osobny odcinek. I ostatnia działalność jest to działalność organizacyjna. Między innymi działalność promocyjna. No i każdy, wszyscy chyba moi znajomi, większość znajomi wykładowcy zapraszani są do mediów, ażeby poopowiadać o swojej pracy, o zainteresowaniach. Często zapraszani są w roli specjalisty, były przeprowadzone badania, że ludzie ufają wykładowcom, ponieważ oni są neutralni w swoich sądach. No i nauka taka w założeniu ma być. Jechałem na Kortowo, niezbyt dużo się... ci, którzy może są nie z Olsztyna i oglądają to Kortowo, to Kortowo nazywa się, tak się nazywa nasze miasteczko uniwersyteckie. Jest 17:46 i no, niezbyt wiele tutaj się o tej porze dzieje. Jak widzicie, jest cicho i pusto. Dojechałem, nie zginąłem, proszę się nie obawiać. Jak byłem studentem, to pracowałem w Stanach Zjednoczonych jako kierowca busa. A więc wiem, jak jeździć, nawet jeśli to jest jeżdżenie jedną ręką. To idziemy. O, cześć, profesor Schauer. Już kręcisz? Już kręcę, już na ciebie nagrywam właśnie. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. Cieszę się, że znasz na chwilę. Super. No. Co? Pali pan. Znajdujemy się w radio. To jest pan prowadzący audycję radiową. Pan Arkadiusz Stępień-Mieźnikowski. Bardzo miło. Od razu zmienił głos przed chwilą, kompletnie inaczej mówił. Jest naszym studentem. Na którym roku jest pan? Ale ile lat studiuje, czy na nie, którym na którym roku? Roku jest pan obecny? To jest na drugim roku drugiego stopnia. No i super. Bardzo chwali sobie te studia, prawda? Tak. Działa pan jeszcze w innych organach? Wielu organach. I samorząd, i radio, i komisje. Mnóstwo tego jest, bo tak naprawdę im więcej człowiek się udziela na wydziale, tym więcej potem ma doświadczenia i praktyki przede wszystkim. Tak jest, właśnie. Ja zachęcam na zajęciach też, żeby od pierwszego roku ludzie chodzili, czy to do radia, czy do telewizji i próbowali swoich sił. Ja zachęcam. Nasze hasło, uśmiechnij się, tam z drugiej strony, czekamy na twój uśmiech. Wbrew pozorom słychać w głosie, że się człowiek uśmiecha. No, raczej nie mam problemu, ale dobrze. Nie, mi nie grozi brak uśmiechu. A subskrybuje pani? Poważnie? Dzień dobry państwu. No ja się boję już teraz niespodzianki. Naprawdę. Serce mi bije tutaj. Co powiesz na to, że jest taki wykładowca na Wydziale Humanistycznym, dr Szymon Żyliński, który prowadzi swojego vloga? O, no to ciekawe, to ja bym zobaczyła chętnie. Myślę, że to jest fajne i niech robi to dalej i dużo osób o tym mówi. Odbija się to szerokim echem, więc super. Bardzo się cieszę, że się ktoś w końcu odważył. Oczywiście, że widziałam. Bardzo mi się podoba ta perspektywa, że mogę zobaczyć coś takiego. Dzięki właśnie takim vlogom można inaczej na człowieka zobaczyć, że wykładowca też może mieć poczucie humoru, tworzyć fajne filmy, no. Fajny content. No tak, bo ja się tak szczerze tutaj do pana i do państwa też, bo tak no, nieswojo mi trochę usłyszeć komplementy. Słuchajcie tego pana, on dobrze mówi. Bardzo dobrze. Słucham? No tak. Nagrywam was. No. Z tym panem, na którym roku będą mieli zajęcia? Nie wiem, kto jest dziennikarstwa z pierwszego roku. Wszyscy. O, no to w przyszłym semestrze będziemy mieli zajęcia. Nowe media, dziennikarstwo. No to się ma. No. To się spotka. To co, dziękuję bardzo. A ja dziękuję bardzo. Na wydziale. Tak jest, bardzo dobrze. I na YouTubie. Podobało mi się, super. Wyszedłem z radia, było bardzo fajnie, bardzo mi się podobała rozmowa. Była na luzie, lekka, ale no, głosy niektórych studentów z tej sondy
niesamowicie bardzo pozytywny feedback, jeśli chodzi o to, co robię. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Tak się kończy miły dzień. A wy, jeśli nie subskrybujecie tego vloga, to dostaniecie dwóje do indeksu. Pamiętajcie o tym.